Znajdujemy się na stacji kolejowej Gdańsk-Orunia. Właśnie tutaj zapowiadają nam coś, ale film nie będzie za długi, ponieważ się naprawdę śpieszę. Także zacznijmy od prezentacji tego dworca. Dworzec znajduje się na linii kolejowej numer 9. Tutaj macie sąsiedni przejazd właśnie na ulicy Smętnej. I po prostu ten ma jechać po brzeże, bo nagrywam to po prezentacji. A, dobra, to jakaś informacja. Tutaj macie zegar. Nie będziemy iść na drugi peron, ale zaprezentuję wam ten. Proszę, Gdańsk-Orunia. Tutaj macie wiatę i rozkład. Tam macie jeszcze taki drugi przejazd, ale go nie będę nagrywał, ponieważ znajduje się na linii kolejowej, która jest towarowa. On tam stoi taki shade. Seriously? Macie tam jeszcze EHL-e bijące. Podjedziemy sobie do tej właśnie wiaty. Z tego peronu, nie wiem jaki to jest numer, ale z tego peronu odjeżdżają pociągi w kierunku Gdańska, a z tamtego peronu, który jest tam, na niego nie pójdę, bo mówię, bardzo, ale to bardzo się śpieszę. Z tamtego peronu odjeżdżają pociągi w kierunku Tczewa, Malborka, Elbląga, Bydgoszczy i wielu innych miast. Pewnie to jest ten pociąg do Słupska. A nie, do Słupska jechał ten, na filmie. To pewnie pobrzeże. Ale dobrze, i my się widzimy już, jak właśnie jakikolwiek pociąg będzie jechał, bo skoro już tam jest coś takiego, to nagram wam ten przelot. Wygraliście. Jakiś regio tam jedzie. Pokiwam mu. Coś tam przed chwilą mówili o opóźnionym pociągu Telka Pobrzeże, ale nie chcę się na niego czekać, jak podniosą rogatki, to się stąd zmywam, bo coś czuję, że i tak będzie niezły okrzan. Macha? Słupsk? To nie był pociąg do Słupska? Aha, to jednak chyba pomyliłem pociągi. Bo skoro to jest kierunek Słupsk, please, otwórzcie to, no. Ale dobrze, naprawdę, nie chcę już mi się czekać, bo i tak będzie okrzan. A nie, jednak jedzie po brzeże. To dobrze. Tutaj właśnie, jak jedzie to pobrzeże, to jeszcze wam to sfilmuję. A jak się nie podniosą po przejeździe pobrzeża, a powinny, bo linia jest dwutorowa. O, EP09! Tyle z tego miejsca stało dla nas relacji Maty 08 i cześć!